Hej moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Cześć mistrzu. Moi drodzy, zaprezentuję wam z mistrzem Jarosławem, jak obronić się w momencie, kiedy ktoś cię złapie oburącz. Zobacz, jeżeli jesteś złapany oburącz, zaczynasz się wyrywać, nie jesteś w stanie za bardzo się wyrwać. Zobacz, jakieś próby, spójrzcie. To na treningu, W normalnej akcji jakieś typu, popatrz, od rozłożenie rączek, kopnięcie, uderzenie, nie, to nie wchodzi. Zobaczcie, jaki jest problem. Jeżeli ktoś cię złapie, zobacz, jak ty zaczniesz rozkładać ręce, to dostaniesz jak z bani. Zobacz, jak ja bym złapał mistrza Jarosława i on zaczął rozłożyć ręce i nos ma z drugiej strony. Moi drodzy, co zatem zrobić? Jak się zatem obronić? Dwa problemy. Pierwszy taki problem, że ktoś cię wypycha. Drugi problem, że ktoś cię ściąga. Tak? Trzeci problem, że może ci rzeczywiście za chwilę przywalić z bani. Czwarty problem, że może wejść do rzutu i może cię glebnąć o ziemię. Co zatem musimy zrobić? Rozwiązanie jest bardzo proste. Spójrzcie, jestem złapany i uwaga, spójrzcie, wkładam rękę do środka. Nie na zewnątrz, do środka. Po co do środka? Mistrz Jarosławie, łapiesz i próbujesz mnie... Moment. Mistrz, łapiesz i próbujesz mnie uderzyć z bani. Raz. Spójrzcie. Jestem ustawiony bokiem. Teraz. Blokuję sobie przed ramieniem jego szyję. O, tu. Żeby nie mógł wejść dalej, tak? Spójrzcie. Czyli, zobaczcie. Hop, raz. Jestem tu. Widzicie? Teraz, próba kopnięcia, mogę się obronić. Druga noga. Także moi drodzy, przejmujemy kontrolę nad naszym napastnikiem. Zobaczcie. Hop, spójrzcie. Ruch systema, który wykorzystywany jest do uderzeń. Zobacz. Tak. Ale też używany jest w momencie, kiedy ktoś nas złapie. Zobacz. I złap sztywno, mistrzu. Tak. Popatrz. I teraz, jeżeli ja się też usztywnię, no to wiadomo, że ten, kto jest silniejszy, wygra. Ja jestem sztywny, on jest sztywny. Kto ma więcej siły, kto więcej waży, ten wygra. Ale jeśli rozluźnię, zobacz, wepnę tu rękę, w tym momencie już jest złamana pozycja. Zobacz. Zobacz. Czyli, okej, moi drodzy, zobaczcie. Złapany jestem raz. I spójrzcie, jeżeli jesteś złapany, nie usztywnij się, rozluźnij się i włóż rękę do środka. Zobacz. Rozluźnij się, hop, ręka do środka. Drugą ręką łapię rękę do siebie. Zobacz. Głowę chowam i uderzam. Ok, moi drodzy, jak widzicie, przy złapaniu staram się włożyć rękę do środka. Zobaczcie. Ręka musi wejść do środka, tu. Ręka wchodzi do środka. Druga ręka trzyma rękę przy sobie, masz sobie więcej siły. I albo idziesz krok w przód, naciskając jednocześnie łokciem na szyję. Zobacz. Hop. Tak jest. Hop. Raz. Dwa. Tak jest. Czyli zobaczcie. Luźno wchodzisz w środek. Przyciskasz rękę do siebie. Po co przyciskam rękę do siebie? Żeby mi ją nie... Zobaczcie, jak tą rękę zostawię. Tak jest. Trzymam ją już tu. Druga ręka jest daleko. I zobaczcie, że łokieć odchyla jego szyję i mnie zasłania. I w tym momencie wchodzę. Spójrzcie. Złapanie. Wchodzę. Raz ręka. Dwa. Do przodu. Moi drodzy. Mam nadzieję, że przyda się to wam. Przećwiczcie to w domu z kimś. Czyli jak ktoś cię złapie, jedno ramię w dół i wchodzisz. Czyli tak byś chciał się wepchnąć raz do siebie. Zobacz. Hop, raz. A, jak się dobrze wstroisz, to nawet się nie musisz szarpać. Ok, moi drodzy, dzięki. Jak zwykle sprawdźcie inne social media. Zobaczcie na nasze filmy na kanale YouTube, na Facebooku, na Instagramie
oczywiście wiecie co zostawić. Napiszcie, co sądzicie o technice. Dzięki, do zobaczenia.